Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza witam Państwa serdecznie na drugim posiedzeniu w tym roku. W pierwszej części dzisiejszego spotkania będę występował solo, natomiast w części drugiej dyskusyjnej na tle chóru greckiego. Zanim przejdę do referatu, bo dzisiaj mnie przypadło w udziale referować, to taką uwagę chciałem przedstawić natury ogólnej. Otóż stawiane są naszej fundacji niekiedy zarzuty, nawet od wewnątrz z grona uczestników seminarium, że nie podchodzimy do Wolniewicza krytycznie, a tylko i zawsze apologetycznie. Zwykle odpowiadałem na tego typu zarzuty, że Towarzystwo Chopinowskie nie jest od krytykowania Chopina. Kto chce krytykować Wolniewicza, niech sobie założy Towarzystwo Antywolniewiczowskie. Natomiast dzisiaj dwa słowa chcę do tego dodać. Mianowicie takie, że generalnie nie widzimy, za co Wolniewicza filozofię mielibyśmy krytykować, a tym bardziej jak to zrobić. Bo jeżeli chce się jakiś pogląd Wolniewicza zaatakować, no to trzeba dysponować argumentami, które byłyby jakoś porównywalne z jego argumentacją. Trzeba to robić tak, jak to właśnie Wolniewicz robił, podważając jakieś tezy chociażby Kanta czy Leibnica. Inaczej występowałoby się w roli rozwydrzonego, histerycznego dziecka. Ale to nie jest tak, że we wszystkich sprawach się z Wolniewiczem zgadzamy. I dzisiaj chcę dać przykład takiej sprawy, gdzie trudno w ogóle o zgodę wśród Polaków. No, chcę dać ten przykład pokornie licząc, że moje racje, które tu będę krótko w miarę możliwości przedstawiał, że one będą w ogóle jakoś licowały z powagą mistrza. Na tym między innymi polega wolniewiczowski styl myślowy. Wyklucza histerię. A spór jest nie byle jaki, bo dotyczy powstania warszawskiego. I przechodzę do swojego referatu, który zatytułowałem Powstanie warszawskie, dwa kontrargumenty do krytycznej opinii Wolniewicza. Mamy dzisiaj 12 października 2024 roku. 9 dni temu plus lat 80 upadło Powstanie Warszawskie. To też jest dobra okazja, żeby w ogóle o tym mówić. Upadło w sensie aktu kapitulacji. W 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przypomniano w internecie jego oceny. Apologetycznie pisali o powstaniu m.in. Dariusz Gawin czy Stanisław Michalkiewicz. Ja tutaj nie będę podawał bibliografii w trakcie referatu, odnośników żadnych, może z jakimś tam małym, krótkim wyjątkiem. To się wszystko znajdzie w treści spisanej tego referatu, który będzie zamieszczony na stronie. No więc Dariusz Gawin mówi o uporczywym trwaniu przy wolności, taki cytat. Mówi o warunku przyszłego odzyskania wolności przez Polaków. Mówi o istocie polskości jako czymś, co by tkwiło w Powstaniu Warszawskim. A drugi z autorów, pan Stanisław Michalkiewicz, mówi o narodowym wzorcu. Powstanie Warszawskie to jest narodowy wzorzec. Mówi, cytuję tutaj, o poczuciu miary, dzięki któremu w sytuacjach wątpliwych możemy bez trudu odróżnić dobro od zła, patriotyzm od zdrady, polityczny realizm od kolaboracji. Koniec cytatu. Nie tłumaczą jednak obaj, ani Gawin, ani Michalkiewicz, dlaczego powstanie miałoby być przyszłej wolności warunkiem koniecznym, ani dlaczego ten wzorzec miałby być aż tak straszliwy. Natomiast Bogusław Wolniewicz ocenia Powstanie Warszawskie negatywnie, jako, cytuję, bezsensowne, czyli nadmiarowe.
aczkolwiek czci bohaterstwo poległych. Powiada w rozmowie z najwyższym czasem, i tutaj przytoczę tylko na tytuł artykułu, Obłęd 44 i afera Jasiewicza z 2013 roku, i powiem ogólnie, że najważniejsze tezy Wolniewicza dotyczące Powstania Warszawskiego można znaleźć w dwóch książkach. W książce Polska a Żydzi i w książce O Polsce i życiu, a reszta będzie w tekście pisanym. Wracając do negatywnej oceny Wolniewicza. Rozumie Wolniewicz powstania, cytuję, świętość przez przelaną krew oraz, cytuję, wielbi i podziwia waleczność powstańców. Mówi jednak, że była to ofiara daremna, znów cytuję, a pchnięcie do niej młodzieży było lekkomyślnością polityczną i zbrodnią przeciw własnemu narodowi. Koniec cytatu. Zdaniem Wolniewicza należałoby przywódców powstania warszawskiego na czele z generałem Tadeuszem Borem Komorowskim postawić pod sąd. A Muzeum Powstania zaś trzeba by zgodnie z prawdą nazywać Muzeum Klęski. Z tym się zgodzić nie mogłem i nie mogę. A oto moje dwa argumenty, kontrargumenty wobec tych poglądów Wolniewicza. Jeden określiłbym mianem genealogiczno-socjologicznego, a drugi z teologii i logiki modalnej. Ale krótko można powiedzieć, że oba te moje kontrargumenty są z tragizmu. Otóż jestem warszawianinem w czwartym pokoleniu i moja rodzina powstanie przeżyła, chociaż część bliskich w nim zginęła. Prababcię Zofię rozstrzelali Niemcy we wrześniu 1944 roku. Mogiłę rodzina odkryła dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego 6 czy 7 lat temu dopiero. Zbiorowa mogiła w Tworkach. A babcia moja z moim ojcem i dwiema jeszcze córkami w październiku 1944 roku zostali przegnani do Pruszkowa, a stamtąd wysłani transportem do Oświęcimia. Udało im się za złotą obrączkę babci uciec z pociągu na polu pod Krakowem. Dom na Marymoncie, w którym mieszkali, został starty z powierzchni ziemi. W ogóle ten Marymont, który istnieje dzisiaj, to w niczym nie przypomina tego, który jest na planie przedwojennej Warszawy. Mimo to, i to jest ten mój argument, w kręgu wielkiej rodziny i generalnie w ogóle rdzennych warszawian, z jakimi miałem przez wiele lat do czynienia, nigdy nie słyszałem słowa potępienia dla przywódców powstania. Powstanie było i jest w ich czci, niezależnie na przykład od tego, że moja rodzina po II wojnie światowej opowiedziała się po stronie komunizmu i ZSRR. Otóż rozkaz wszczęcia powstania nie był normalnym rozkazem, ale zgodą na wybuch czegoś, czym Warszawa była brzemienna. Nikt mianowicie młodzieży do walki nie pchnął. Oto ten rozkaz, przytaczam go tutaj. Żołnierze stolicy, wydałem dziś upragniony przez was rozkaz do jawnej walki z odwiecznym wrogiem Polski, najeźdźcą niemieckim. Po 5 blisko latach nieprzerwanej walki prowadzonej w podziemiach konspiracji stajecie dziś otwarcie z bronią w ręku, by ojczyźnie przywrócić wolność i wymierzyć zbrodniarzom niemieckim przykładną karę za terror i zbrodnie dokonane na ziemiach polskich. Koniec cytatu. No i teraz pytanie, czy te słowa to jest oszustwo albo fanatyzm? Moim zdaniem nie. Gdyby rozkaz był przeciwny, część warszawian i tak stanęłaby do walki. Po 5 latach okupacji, próg upodlenia przez Niemców, mieszkańców stolicy został przekroczony, a są granice poniżenia, poza którymi żyć się już nie daje. Lepiej zginąć, ale przeciwstawić się złu. Do zbiorowego samobójstwa natomiast rozkazu dać nie można. Można dać co najwyżej sygnał, więc myślę, że nienormalność tego rozkazu była sygnałem
do jakichś czynów natury samobójczej, z tym bym się zgodził. Jest w albumie Sztuka Świata, w drugim tomie, wydanym w 1990 roku. Mam tutaj przy sobie to miszcze ciężkie, bo na kredowym papierze wydrukowane, przyniosłem specjalnie, więc jest w tym tomie drugim Sztuki Świata, w rozdziale Okres Hellenistyczny, fotografia rzeźby przedstawiającej Greka przebijającego się mieczem po uprzednim zabiciu żony. Podtrzymuje on ciało żony, a wszystko to po to, aby nie wpadli w ręce zwycięskich, a barbarzyńskich, celtyckich galatów. Za chwilę pokażę. Mam te fotografie w pamięci od ponad 30 lat. I pokażę Państwu tę rzeźbę. To jest trzeci wiek chyba po Chrystusie. Otóż pohańbienie może być uzasadnionym motywem do samozagłady. Tacy są ludzie. Na przykład w getcie warszawskim i bez powstania Żydów w 1943 roku zginęliby oni wszyscy. Polaków bez ich powstania zginęłoby zapewne mniej, ale istota sprawy jest ta sama. 200 kilometrów dalej była już dla Polaków inna. Na przykład mój dziadek po Kądzieli, który był żołnierzem Armii Krajowej, ale walczącym na Zamojszczyźnie, po wkroczeniu Rosjan w 1944 roku i po upadku powstania złożył broń. Taki był rozkaz zresztą dowództwa Armii Krajowej. Mógł on bowiem rozsądnie liczyć na ocalenie rodziny, chociaż NKWD i tak mu później powyrywało paznokcie. W Warszawie nie można było wówczas liczyć na nic. Sytuacja Warszawy w 1944 roku była tragiczna, a nawet mówiąc skądinąd słowami Wolniewicza, to była sytuacja diabelska. Była to sytuacja wyboru między totalną zbrodnią a totalną zbrodnią, między zagładą a zagładą. Otóż gdyby nie wytrzebił Warszawy Hitler, zrobiłby to, chociaż oczywiście w dłuższym czasie i innymi metodami, Józef Stalin, tak jak uczynił w Katyniu. W drugim przypadku straty liczebne byłyby zapewne mniejsze niż 200 tysięcy, ale miąższ narodu i tak zostałby zniszczony. Nie było więc w istocie wyboru. Sumienia przywódców powstania, tak sądzę, powstrzymywały ich przed wydaniem tego rozkazu i niechybnym skazaniem Warszawy na zagładę. Hamowały ten rozkaz, bo nie było w tej sytuacji powinności walcz. Ale istniała silniejsza pobudka działania, mianowicie coś, co można by nazwać honorem Warszawy czy honorem warszawian, którzy chcieli walczyć. Powiada Wolniewicz w innej sprawie, ale to mi jest tutaj przydatne, o zbrodniarzach z Gułagu, nie zgadzając się tutaj z Herlingiem Grudzińskim, a idąc za Warłamem Szałamowem, powiada Wolniewicz, że zbrodnie dokonywane w nienormalnych, w nieludzkich warunkach nie powinny być sądzone, jakby miały miejsce w normalnych. Ale cytuję, powinny być sądzone według uczynków w warunkach nieludzkich. Właśnie. Bez taryfy specjalnej. I tak winien być sądzony Borko Morozki. Wolniewicz dodaje w kwestii Gułagu, cytuję, ja własnego zdania mieć nie mogę, bo w takich warunkach nie byłem, ale kierowałbym się raczej zdaniem Szałamowa. To jest zapis z dziennika profesora Wolniewicza z 1987 roku, zamieszczony w księdze dla profesora Jadackiego. W przypisach będą szczegóły. Otóż sytuacja Warszawy 1 sierpnia 1944 roku była właśnie diabelska, nienormalna. Uchwytuje ją teza i tutaj pozwolę sobie tę tezę najpierw powiem, za chwilę ją napiszę na tablicy. Otóż była to sytuacja, w którą można by w ten sposób przedstawić, z konieczności, jeżeli nie wymordują nas Niemcy, to wymordują Rosjanie. Użyję tutaj symboliki
logiki modalnej, ale wbrew groźnie brzmiącym słowom będzie to bardzo prosty zapis, który by wyglądał tak: operator czy funktor konieczności i sytuacja cała wyglądałaby tak. Jeżeli nie wymordują nas Niemcy, to wymordują nas Rosjanie. Jeżeli się powie nieprawda, jeżeli się zaprzeczy takiej tezie, no to otrzymuje się tezę przeciwną, która wygląda tak. Możliwe jest, że nie wymordują nas Niemcy i nie wymordują nas Rosjanie. Więc mamy tezę taką, że nie wymordują nas Niemcy i nie wymordują nas Rosjanie. Otóż nie będę się wdawał tutaj w roztrząsania z zakresu logiki modalnej. Chcę tylko zwrócić uwagę Państwa, że traktuję tutaj tę kategorię konieczności intuicyjnie. To nie jest konieczność rozumiana standardowo, normalnie, tylko jakaś konieczność, którą można by określić antropologiczną koniecznością czy antropologiczno-dziejową. Bo jasne jest oczywiście, że ta sytuacja mogłaby być inna. No podam prosty przykład, który mi do głowy przyszedł. Gdyby Amerykanie rok wcześniej bombę atomową opracowali i rzucili. Nie w 1945, tylko w lecie 1944 roku. No to ta sytuacja Warszawy byłaby zupełnie inna. Natomiast ona była jaka była i właśnie w odniesieniu do tej sytuacji zachodzi tego typu konieczność. A są to okoliczności, te drugie, mianowicie takie, możliwe jest, że ani nas Niemcy nie wymordują, ani nas Rosjanie nie wymordują. To jest możliwe. Otóż ta druga sytuacja to są okoliczności zwykłego ryzyka wojskowego, przed którym zwykle staje dowódca. I takie były właśnie na przykład w momencie wybuchu wojny w 1939 roku. Choć wiadomo było, że szanse pokonania agresora są nikłe, to liczono choćby na sojusze. W związku z tym była powinność obrony ojczyzny. W sytuacji normalnej dowódcę można sądzić za dezercję albo za popełnienie błędu taktycznego, pociągającego choćby nadmierne ofiary wśród ludności cywilnej. Można też go sądzić za błąd strategiczny prowadzący do klęski narodu. W sytuacji zaś, w jakiej stanęli przywódcy powstania warszawskiego, oczywiście można było zdezerterować, ale nie popełnić błąd. Niemcy, wycofujący się przed nacierającą Armią Czerwoną, chcieli Knombrną Warszawę zrujnować i materialnie, i biologicznie, i ze względów zarówno wojskowych, i ze względów ideowych. Zwycięzcy Rosjanie natomiast Warszawę musieli zrusyfikować. Bo nie chcę tutaj używać słowa sowietyzacja. Rusyfikacja bardziej mi pasuje. No na co wielu Baczyńskich i Gajcych, wymieniam tu dwie symboliczne postaci żołnierzy AK z rocznika 21-22, tak zwanego pokolenia Kolumbów. Obaj zginęli w pierwszych dniach powstania. Baczyński 4 sierpnia, a Gajcy 16. Więc wielu Baczyńskich i Gajcych by nie poszło na taką rusyfikację, więc w grę wchodziła także ruina biologiczna. Gdyby nie było powstania, gdyby wkroczyli tutaj Rosjanie. Czy mniejsza? No zapewne mniejsza. Otóż na tle takich okoliczności winien być sądzony Bor Komorowski i nie przed sądem, tylko przed historią. Wiedza przywódców powstania o nieuchronnym kataklizmie nie obciąża ich, w moich oczach,
gdyż bez ich rozkazu i tak nastąpiłaby katastrofa, oni natomiast stanęliby wtedy przeciw woli narodu. Tu znów się odwołam do słów profesora Wolniewicza. Powiedział on kiedyś, że po wojnie prymas Stefan Wyszyński znał ówczesną wolę narodu. To w ogóle jedna z największych, zdaniem Wolniewicza, w postaci w dwudziestowiecznej historii Polski. Prymas Stefan Wyszyński, więc znał ówczesną wolę narodu. A wyjaśnienie, jakimś to sposobem ją znał lepiej niż sam naród, było w duchu tego, które profesor przedstawił w odniesieniu do Leibnica, bo Wyszyński to Wyszyński. W sierpniu 1944 roku wola narodu konkretnie się objawiła, chociaż przecież nie wszystkim. Rozkaz przeciwny do wydanego, zamiast katastrofy, która faktycznie nastąpiła, oberwania narodowi wszystkich kończyn, spowodowałaby może oberwanie nie wszystkich, ale także całkowity paraliż wspólnoty. Czy ofiara zatem była daremna? Potrafię odpowiedzieć jedynie teologicznie i tego sposobu i Wolniewicz się imał nieraz, powiedziałbym, w normalnym stuporze racjonalizmu, bo jedną z kardynalnych tez filozofii Wolniewicza jest zinterpretowana, uszczegółowiona siódma teza traktatu Wittgensteina, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Otóż mówiąc słowami Wolniewicza, rozum ludzki jest ograniczony, mówiąc słowami Stanisława Lema, malutki, i on się rozbija o ścianę w przypadku wielu różnorakich problemów i to właśnie by można określić mianem stuporu rozumu czy racjonalizmu. No, racjonalizm ma swoje granice. Taki jest każdy rozumny racjonalizm. A tak zwany hiperracjonalizm to już jest szaleństwo, o tym wielokrotnie profesor mówił. Więc jeżeli chodzi do tego odwołania się do teologii, otóż istnieją wydarzenia w świecie, tak bym powiedział, którymi posługuje się Duch Święty, a on z kolei, jak wiadomo, tchnie kędy chce. To znaczy poza naszym kauzalizmem, przez nas postrzeganym i poza jakąkolwiek psychologią wyjaśnień. Bez zbiorowej mianowicie i czułej pamięci powstania warszawskiego, tego będącego zbrodnią na narodzie powstania, ten naród być może nie wydałby z siebie takich dokonań, no jak Wyszyńskiego, Wojtyły, Miłosza, Lema czy Wolniewicza. Potencja ocalałej młodzieży nie przeszłaby w akt sama, bez właściwych wzorców. Tu powtarzam wzorce za Michalkiewiczem. Powstanie warszawskie nie zaważyło wprawdzie na losach świata, tak jak zaważyły Termopile czy nawet Monte Cassino, ale na naszym losie tak. Powstanie warszawskie to był wyrok losu. Tak jak tsunami w 2004 roku, to tsunami zresztą z 2004 niemal identyczną liczbę pochłonęło ofiar, około 200 tysięcy. Albo COVID w 2020 roku, dotąd pochłonął 7 milionów. To był wyrok losu, który padł no, nie z rąk natury, tak jak tsunami, ale natury ludzkiej, tak bym powiedział. Otóż Wolniewicz, oskarżając przywódców powstania, stanął nieoczekiwanie naprzeciw Elzenberga. I jak odczuwam, mogę się tu mylić, stanął też w jakiejś mierze naprzeciwko samego siebie. Odrzucił myśl mistrza, to znaczy Elzenberga, którą sam tak sformułował. Nie w tym rzecz, cytuję, nie w tym rzecz i tragedia, że coś ginie, lecz że zginąć musi i zginąć powinno. W ten sposób człowiek zostaje przywołany do porządku. Uświadamia sobie, że nie on ma w sprawach świata, tego świata, ostatnie słowo.
Koniec cytatu. To słowa Wolniewicza z tekstu Elsenberg o tragizmie z trzeciego tomu Filozofii i wartości. W tym piękno powstania mimo jego hekatomby. Podobnie myślał Stanisław Lem, cytuję tutaj Lema. Nie byłem warszawiakiem, więc w pewnym sensie łatwiej mi powiedzieć, że ten zryw nie poszedł na marne. Sednem wolniewiczowskiej argumentacji jest wola uratowania, realnego przecież uratowania, tysięcy niewinnych spośród ludności cywilnej, takich jak chociażby ta moja prababcia, która miała w dniu śmierci 58 lat. Ale czy ta warszawianka chciałaby żyć dalej, uratowana, inaczej niż owa Greczynka z III wieku po Chrystusie, którą Państwu pokazywałem? Kwiatu narodu uratować nie było można. Jego część zgładziliby jeszcze Niemcy, a część by zginęła później, tak jak zginął dorosły Rotmistrz Pilecki. A zatem zostaje wola ocalenia części dzieci i młodzieży. Niestety dzieci nie daje się niekiedy wydobyć z pożaru bez wezwania celtyckich strażaków, w których rękach już te dzieci pozostaną. Myślę, że to jest ważna okoliczność. Tak czy inaczej, Wolniewicz, wielki pośród filozoficznych tragików, tak by można powiedzieć, nie uznał pełni tragizmu powstania, chcąc karać, tutaj cytat z Elsenberga, niezawinioną winę istoty ułomnej. Jednak bez tej jego krytyki Wolniewicza, ta pełnia dla nikogo nie byłaby widoczna. Ani Gawina uporczywe trwanie przy wolności, ani Michalkiewicza poczucie miary tej pełni nie dają, nie tłumaczą bowiem, co już mówiłem, akceptacji aż tak wielkiego poziomu ofiary. Otóż bym powiedział, czcimy tę daremną i zbrodniczą ofiarę właśnie dlatego, że była nie do uniknięcia. I przyznam się Państwu, że potrzebowałem 10 lat, mniej więcej, odkąd Wolniewicz w artykule w Najwyższym Czasie swoje poglądy wyeksplikował. Potrzebowałem 10 lat, żeby odpowiedzieć na tezy Wolniewicza o powstaniu, tak jak on potrzebował wielu lat, by w kilku sprawach odparować choćby Elsenbergowi. I nie byłoby dla mnie w filozofii niczego wspanialszego niż móc z nim dzisiaj o tym porozmawiać. Na tym się miał skończyć mój referat, ale dopisałem jeszcze po skryptum, bo dyskutowałem te swoje argumenty, dwa krótkie, z rozmaitymi osobami, no i dopisałem krótkie po skryptum. Przedstawione wyżej argumenty spotkały się z ripostą bliskich Wolniewicza. Myślę zatem, że i profesor pozostałby twardo przy swoim zdaniu. Ja tu nie mam żadnych złudzeń, żebym Wolniewicza przekonał. Replikowałem znów tak, między innymi. Na wojnach walczą i giną dzieci, to nic nowego. Orlęta lwowskie też zostały wysłane na pewną śmierć, a co to za różnica, że nie miały nad sobą Bora Komorowskiego? Różnica tylko taka, że one wygrały. Rozumiał to dobrze Stanisław Lem. Co do piękna tragizmu natomiast, no nie są piękne oczywiście potworności czynione na dzieciach, ale to jest piękne, że jedne dzieci na te potworności idą, chroniąc tym inne dzieci od potworności innych, a nie uchronnych przy zaniechaniu pierwszych. Licytowanie się, które z tych zbrodni są straszniejsze, jest absurdem, jak sądzę. Kto dał rozkaz do powstania, rozumiał to. A że sam nie poszedł zginąć, no to znaczy, że nie jest bohaterem, ale nie, że jest winien. Co były warte przestrogi Churchilla, bo tu różne osoby o wiedzy z Wielkiej Brytanii, którą dysponował rząd Wielkiej Brytanii i przywódcy Armii Krajowej, no nic nie były warte przestrogi Churchilla. Może i przywódcy Powstania Warszawskiego chcieli, w cudzysłów wziąłem, przywitać w Warszawie Stalina,
No, ale co to by zmieniło? Ewentualna naiwność dowództwa nie zmienia tu istoty sprawy. Rzeź musiała nastąpić, żeby przywitali Stalina, czy nie przywitali. A że Stalin i tak mordował Polaków w latach 1945-56, szacuje się, że do kilkudziesięciu tysięcy ofiar. Więc po co jeszcze genocyd 1944? Otóż bym tak odparował. No, bez powstania warszawskiego nastąpiłoby być może inne powstanie. Na przykład jakieś powstanie 1949 roku, tak jak 7 lat później nastąpiło w Budapeszcie. Tego nie można wykluczyć. A w ogóle ta kwestia, proszę zauważyć, co byłoby, co stałoby się bez wydania tego rozkazu, albo co by się stało, gdyby ten rozkaz był przeciwny, albo w czym sytuacja Polaków bez powstania warszawskiego byłaby lepsza od tej sytuacji, która miała miejsce. No to myślę, nie są kwestie na rozum ludzki. Tutaj żadnej jasności wypracować nie można. Tu ewentualnie nieskończony rozum miałby jakąś jasność w tej sprawie, ale nie nas. No, takie riposty, jakie tutaj przytoczyłem, w oponentów nie trafiają, więc powiedziałbym tak: można rozumieć kategorię tragizmu w ogóle i łączyć ją z konkretnym zdarzeniem, lecz inaczej to zdarzenie oceniać. Tak tutaj jest. Rozbieżności w osobniczych ocenach powstania warszawskiego, na przykład, nie muszą być intelektualne, lecz raczej, jak myślę, emocjonalne, zależne od nasycenia czyjejś pamięci takimi, a nie innymi emocjami, takimi, a nie innymi wzorcami. Nie jest to też kwestia dyspozycji wrodzonych, ale dyspozycji nabytych. Postrzeganie powstania warszawskiego jako mniej albo bardziej tragicznego, także czujmy, to znaczy w mojej ocenie jest ono czymś wyjątkowo tragicznym, w ocenie profesora Wolniewicza na to wychodzi mniej tragicznym. Zależy, jak myślę, raczej od tego, czy oceniający pochodzi z zaboru pruskiego, czy pochodzi z Galicji, czy pochodzi z zaboru rosyjskiego. Które z dwóch zeł jawi się większe? Czy wydanie rozkazu o wybuchu powstania, czy wydanie rozkazu blokującego wybuch powstania? To zależy od wschodniej albo zachodniej perspektywy patrzenia. Moim zdaniem, bez wątpienia, poniechanie powstania warszawskiego też byłoby tragiczne. I ostatni fragment, który zamieszczam w tym referacie, bo mi się wydaje związany, choć pozornie może nie wyglądać, jest taki. Wolniewicz wyróżnia dwie odmiany główne patriotyzmu. Przez heroiczną ofiarę patriotyzm i przez systematyczną pracę. Wyróżnia odmianę barwną naprzeciw odmiany szarej, jak mówi, albo romantyczną naprzeciw realistycznej. Nie przeczę, że Polsce trzeba przede wszystkim tej drugiej i że zawsze jej u nas brakowało. Trzeba nam, cytuję tu Wolniewicza, wytężonej pracy i sprawnej organizacji. Zgadzam się też, że owe przymioty ucieleśniają głównie zachodni Polacy z Wielkopolski, z Pomorza i ze Śląska. I podzielam pogląd Wolniewicza, że szkodzi Polakom, znów cytuję, wszelkie awanturnictwo i słomiany ogień, a także gloryfikowanie klęsk. Ale po pierwsze, to, czego nam brakuje i czego nam trzeba, nie jest kwestią perswazji, co sam Wolniewicz głosił, no a jest raczej kwestią szczęśliwego przywództwa. A po drugie, bez tej szczególnej odmiany patriotyzmu, tego tragicznie bezsensownego, typowego dla Królestwa Polskiego, być może dawno by już nas nie było. Jesteśmy bowiem usadowieni między dwoma gigantami, tak to historia postanowiła, których nie mamy żadnych szans pokonać, mianowicie między Niemcami a Rosją, co Wolniewicz także podkreślał. W innym kontekście, w innych sprawach. Przez stulecia daliśmy im natomiast do zrozumienia, tym dwóm gigantom,
niestety metodą gloria victis, że nie kalkuluje się im pokonać nas zbrojnie. Myślę sobie tutaj na marginesie, że może to też jest jakaś okoliczność cząstkowa tłumacząca, dlaczego Ruscy nie weszli w 1980 roku czy w 81. Do Kabulu weszli, do Warszawy nie weszli. Kabulu nie znali, Warszawę znali. Rzecz jasna, bez naszej pracy i organizacji pokonają nas bezszelestnie i trwale. Tu się całkowicie z Woniewiczem zgadzam. Otóż te różne oceny insurekcyjności, takiego by tutaj można użyć słowa w odniesieniu do Polaków, przynajmniej tych, czy zwłaszcza tych z zaboru rosyjskiego, ale też z Galicji, te różne oceny insurekcyjności będące wyrazem szczególnego antagonizmu, romantyzm, pozytywizm, są nieuniknione, tak jak w innej sprawie opozycja Platon-Demokryt. Opozycja Platon-Demokryt jest wieczna, nikt jej nigdy nie rozstrzygnie. Tak samo, myślę, jest tutaj z ocenami powstania warszawskiego. Dopełniają te rozbieżne oceny obraz powstania warszawskiego w oczach rozumów skończonych. Dziękuję bardzo. Zaczynamy w takim razie dyskusję po referacie. Uczestników tej dyskusji wszyscy Państwo znacie, bo to są nasi seminarzyści od lat kilku, a niektórzy nawet seminarzyści profesora Wolniewicza. Pan Mateusz Pęcuła w kolejności, pan Jarosław Faliński, pan Marek Kądzielski, pan Berkowicz, Konrad Berkowicz i pan Marcin Pasierbski. Bardzo proszę. Dobrze, moja pierwsza uwaga dotycząca tego, o czym tutaj dzisiaj debatujemy, to jest kwestia w ogóle strzegalności, kwestii tragizmu czy braku tragizmu powstania warszawskiego i tego, na ile w ogóle możliwe jest obiektywne podejście do tej sprawy. Bo subiektywnie wydaje mi się, że też pan profesor Wolniewicz nie miał tutaj wątpliwości, że emocjonalnie można różnie do kwestii tragizmu podchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś debatę na płaszczyźnie intelektualnej między tym, czy to powstanie było tragiczne, czy też nie było tragiczne, czy ocena pana profesora Bogusława Wolniewicza była trafna, czy też nie, zależy od tego, na jakiej płaszczyźnie pojęciowej tutaj debatujemy, bo wydaje mi się, że tragizm tego wydarzenia można oceniać na trzech płaszczyznach. I to jest pytanie, w której płaszczyźnie wchodzimy w polemikę z panem profesorem Bogusławem Wolniewiczem i na ile kwestia ta jest rozstrzygana. Wydaje mi się, że z jednej strony możemy tutaj zwrócić uwagę na motywację, z drugiej strony na sam przebieg i z trzeciej strony na wynik. I tutaj wydaje mi się, że profesor Wolniewicz, mówiąc o tym, co się stało ludźmi i wskazując na ich bohaterstwo, mimo wszystko jakieś moralne, to odnosi się do sfery motywacji etycznych, że chcieli walczyć, chcieli oddawać swoje życie za ojczyznę. Natomiast linia, na której tutaj, na polu, której debatujemy z profesorem Wolniewiczem, to jest kwestia przebiegu i wyniku tego powstania. I teraz tak, jeżeli chodzi o wynik, to chyba tutaj można używać jakichś obiektywnych kryteriów w rozstrzygnięciu tego, kto ma rację, czy to powstanie było sukcesem, czy też nie, tragicznym, czy też nie, bo to jest z jednej strony kwestia tego, czy powstanie osiągnęło te cele, które sobie założyło. Z drugiej strony ocena pozytywna tego powstania może dotyczyć tego, czy miało ono przełożenie na wybuch jakichś innych zrywów, na przykład niepodległościowy, czy było jakąś
jakimś punktem zapalnym do innych większych wydarzeń historycznych. Jeżeli na któreś z tych pytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć twierdząco, no to bez wątpienia powstanie było sukcesem. Natomiast największą problemą wydaje się tutaj ocena przebiegu tego powstania. Tak jak to rozumiem i tak jak tutaj słuchałem też referatu, różnica w ocenie przebiegu polega na tym, że tutaj pan docent Okułowski wskazywał na to, że nie było innej możliwości, że ludzie byli zmuszeni do tego tragicznego zrywu, czyli w kontekście okoliczności, w których przyszło im żyć, ich zachowanie było współmierne do tych okoliczności, a wydaje mi się, że ocena pana profesora Bucora Wolniewicza dotyczyła tego, ta negatywna, że zachowanie było niewspółmierne do okoliczności, że albo z tym powstanie można było zaczekać, albo można było podjąć inne działania. I teraz pytanie, czy na tej płaszczyźnie w ogóle daje się jakiś obiektywny sąd wygłosić, a nie tylko wchodzić w kwestię gdybania. No ja już mówiłem, choć mówiłem to na marginesie, że moim zdaniem nie można, bo to są sprawy, które wykraczają poza kompetencje i możliwości rozumów skończonych. Można gdybać, prawda? Natomiast jeszcze chcę zwrócić uwagę Państwa na taką trudność, że my tutaj szafujemy sobie swobodnie tą kategorią tragizmu, a on przecież może być rozmaicie przypisywany, bo to jest jakaś dystynkcja przysługująca sytuacji. Ja rozumiem sytuację przed wybuchem powstania jako tragiczną. Ona mogła, prawda, pójść w lewo, mogła pójść w prawo ta sytuacja. Sytuacja rozstajna. Mogło powstanie wybuchnąć, ale mogło też nie wybuchnąć. Natomiast co innego jest mówienie o tragizmie powstania, które już wybuchło, bo co do tego to chyba 100% oceniających się zgadza. No, nie ma człowieka, który by nie powiedział, że powstanie warszawskie nie było tragiczne, prawda? Było tragiczne, bo albo się mogło skończyć totalną katastrofą, albo się mogło skończyć totalną katastrofą. Tu nie było innej drogi. No więc tyle ja od siebie. Bardzo proszę, kto z panów. No wydaje mi się, że tutaj pan pomylił kategorie etyczne z pragmatycznymi. To znaczy, uważa pan, że nie byłoby tragiczne, gdyby wygrało. No, ono tak czy inaczej było tragiczne, niezależnie od ewentualnego sukcesu. No, Polska jest uwięziona między dwiema nienawiściami. Czasem te nienawiści stoją na tyle daleko, że możemy sobie żyć, ale nigdy nie byliśmy w sytuacji, żeby pić szampana jak w Paryżu. To nam nigdy nie było dane i w tym ciasnym kotle opowiadał mi, że anegdotę mu się posłuży, opowiadał mi malarz Zbigniew Machowski, surrealista polski, zmarły parę lat temu, który był jako 15-letni chłopiec w powstaniu, znał Baczyńskiego. On mówił, że oni po prostu chcieli umrzeć. W tej sytuacji między dwoma nienawiściami oni walczyli, licząc się z tym, że ich sukcesem będzie śmierć. Opowiadam o psychologii tutaj. Bo tu nie jesteśmy w stanie 80 lat po, kiedy to zdarzenie nieuchronnie grawituje w sferę estetyki. My to oceniamy jako piękne albo niepiękne. Przypomnę inne przykłady z estetyki, które pan docent Okołowski pokazał, ten obraz, ale przecież możemy przypomnieć Lukrecję z czasów Tarkwiniusza. Możemy przypomnieć ta idea pięknej śmierci, żeby nie być pohańbionym, trwała w kulturze europejskiej aż do początku XIX wieku. Wtedy jest taki ostatni obraz angielski, gdzie żona sama pokazuje, że to nie boli, wbija miecz, bo żeby mąż nie został pohańbiony i żeby on też się zabił. W tej chwili żyjemy w czasie, w którym pragmatyka zwyciężyła wszystko. I my już nie jesteśmy zdolni do prawidłowej oceny tragizmu. Tu bym się nie zgodził tylko z jedną formułą, mianowicie, że powinniśmy w kategoriach psychologicznych. No, nie, ja nie, tylko wspomniałem. Ja myślę, że no, psychologicznych oczywiście, ale przede wszystkim aksjologicznych. Tak. To znaczy ci uczestnicy,
tamtejszych wydarzeń, to oni mieli pewną szczególną aksjologię, pewien szczególny system wartości, który dzisiaj jest albo niezrozumiały, albo niedostępny. I na tym polega konflikt w ocenie, że po prostu to się tak oddaliło, że my tego nie rozumiemy i zaczyna nam się wydawać czasem, że przeżycie... Tutaj bym roli adwokata diabła jednak profesora Wolniewicza bronił przed takim zarzutem. No jestem święcie przekonany, że on wszystkie te argumenty, które ja dzisiaj Państwu podałem, że on je przemyślał, ale jednak one go nie przekonywały. Na tym polega sprawa. Proszę. Ja nie mam zamiaru tutaj wchodzić między Kowskiego a Wolniewicza, bo to było przedsięwzięcie bardziej samobójcze. Powinien Pan wejść jako przedstawiciel Galicji, bo Wolniewicz z zaboru pruskiego, Kołoski z rosyjskiego, a pan z Galicji. To ograniczę się tylko do tego, że ja się cieszę, że w Krakowie do tego nie doszło. Dlatego wolę być w Krakowie niż przyjeżdżać do Warszawy z tym szacunkiem. Natomiast to pan doktor powiedział, że można to oceniać powstanie już po rezultacie, przy czym żeby dobrze ocenić, znaczy trzeba znać, mówiąc po ekonomicznemu, koszt alternatywny. I tu profesor Kołowski mówi, że tu można tylko gdybać, co by było, gdyby nie. Ale znalazłem co ciekawe taki, no według daty na portalu to z 2005 roku, czyli te dwa lata przed śmiercią, taki cytat z Wolniewicza, że gdzie właśnie gdyba? I na pytanie, co by było, gdyby, mówi: Rosjanie zrobiliby to samo, zajęliby Polskę, jak zrobili to przedtem. Jednak gdyby nie powstanie, nie wyginęłoby 30 tysięcy najbardziej ideowej młodzieży, nie zniszczono by stolicy, którą odbudowywaliśmy przez 40 lat. Natomiast jeśli chodzi o ten wzorzec jeszcze, bo rzeczywiście ten wzorzec, o którym na przykład Stanisław Michalkiewicz mówi, to pytanie, czy Wolniewicz by powiedział, że rzeczywiście to dostarczyło wzorca, ale złemu. Bo Wolniewicz mówi na przykład tak: taki przykład nie powinien być wzorem dla nikogo. Winien być przestrogą przed naszą polską lekkomyślnością i sobie państwem. I innym razem mówi, zresztą wspominane przez profesora, gloria victis, chwała zwyciężonym, z tym hasłem trzeba skończyć raz na zawsze. Tak? I ostatni jeszcze cytat, bo z drugiej strony, żeby nie robić też profesora Wolniewicza takiego właśnie utylitarysty. To z drugiej strony w tym podziale na patriotyzm taki rozsądny, a patriotyzm szaleńczy, to pisał jednak z jakichś powodów, że zdarza się, że trzeba podjąć walkę nawet wtedy, gdy jej widoki są bardzo nikłe albo nawet żadne. Tak było z nami we wrześniu 1939 roku, gdy jako pierwsi sprzeciwiliśmy się zbrojnie dążeniu Niemiec do hegemonii w Europie. Czyli mimo rezultatu niekorzystnego, to takie działanie popiera profesor Wolniewicz. No ale różnica między nimi w moim rozumieniu jest kardynalna. Wyrażają te dwa symboliczne zapisy. No, sytuacja w 1939 roku podpadała pod tę możliwość, że ani nas jedni nie wymordują, ani nas drudzy, że jakoś z tego wybrniemy. No mieliśmy sojusze międzynarodowe i tak dalej. Natomiast sytuacja w sierpniu 1944 była jakimś rodzajem konieczności. Co by się nie stało, to byłoby fatalnie. No argument, że Warszawa by mogła być ocalona, jest argumentem nie do obalenia, oczywiście. Natomiast czy 30 tysięcy kwiatu młodzieży polskiej by przetrwało, to ja bardzo wątpię. Część takich jak Gajcy i Baczyński jeszcze by na Niemców ruszyła, nie podporządkowałaby się rozkazom dowództwa, a część by została wyłapana w ramach jakiegoś Katynia bis. I to myślę nieuniknione. Poza tym kategoria tak ochrony budynków, a ochrony honoru, to chyba nie, to jest alternatywa, gdzie chyba wiadomo. No nie, ale to nie przypisujmy profesorowi takich argumentów, bo to przecież nie o to jemu chodzi. Nie, to z panem Konradem powiedzmy. Bardzo proszę. Czy ja, jeżeli mógłbym powiedzieć dwa słowa, to tak, przede wszystkim kwestia tragiczności powinna być rzeczywiście rozdzielona od takiej kwestii pragmatycznej, bo przecież gdyby powstanie wygrało, na pewno też pojawiłyby się głosy, że cena tego zwycięstwa była zbyt wysoka, tak, że takiej ceny się nie płaci. I też
widać możliwości uzasadnienia tego, że to jest zbyt wysoka cena, żeby płacić za zwycięstwo, no umówmy się, w pojedynczej bitwie, bo to była jedna z największych bitew II wojny światowej. Więc to jest jedna kwestia, że to powstanie, niezależnie od tego, czy wygrało, czy przegrało, jest pewnym tragicznym zrywem. Natomiast, i to jest to, co czytałem, zanim tutaj jeszcze referat został przez Pawła wygłoszony w tym wprowadzeniu, i to jest jakiś dla mnie argument istotny, chociaż oczywiście nie będący dowodem. Znałem wiele osób, które bezpośrednio uczestniczyły w powstaniu. I nigdy nie zetknąłem się z krytyką powstania od żadnej z tych osób. Częściowo były to osoby z mojej rodziny, począwszy od mojej mamy, która jako 15-letnia dziewczyna została zaplątana w powstanie, dwukrotnie stała przed plutonem egzekucyjnym. Poprzez takie osoby znane, na przykład jak profesor Witold Kierzy. Od żadnej z tych osób słyszałem o tragizmie powstania, o okrucieństwie Niemców, o jeszcze większym okrucieństwie Własowców, o rzezi Woli, którą przeżyła moja ciotka z kolei, będąc lekarzem w szpitalu na ulicy Płockiej, gdzie mordowano chorych i lekarzy na równi z lekarzami. O tym milczeniu drugiej strony, to znaczy tej strony rosyjskiej, która się nie ruszyła z żadną odsieczą. Natomiast nigdzie nie zetknąłem się z krytyką, że to było niepotrzebne, że wydano bezsensowny rozkaz. Więc to oczywiście można powiedzieć, po pierwsze, nie jest dowód, to jest jakaś indukcja niezupełna. No te osoby tak uważały. Po drugie, można mówić, że one się myliły wszystkie. Ale dla mnie jest to jakaś bardzo znacząca okoliczność, że osoby bezpośrednio biorące udział i doświadczające okrucieństwa powstania nigdy nie wypowiedziały takich słów krytyki. One się pojawiły dopiero później. To się zdarzyły dwie epoki w tej chwili. Epoka wydarzenia i epoka osądu. Tak różne, że... Tu mi się jeszcze taka uwaga nasuwa związana z tym słowem pragmatyzm. To znaczy jakieś efekty czy skutki pragmatyczne w odróżnieniu od innych, od jakichś duchowych. No, o tym jakoś próbowałem to jakoś zamarkować, mówiąc o Duchu Świętym. No, jakie efekty czy jakie skutki przyniósł wybuch powstania i samo to powstanie makabryczne, prawda? Choćby liczbowo, co do liczby ofiar i do Warszawy. Ja pamiętam te zdjęcia, bo oglądałem je wielokrotnie. Tam, gdzie się urodziłem i gdzie mieszkałem przez całe dzieciństwo, to tylko na Muranowie, to tylko stał kościół świętego Augustyna na Nowolipkach. Niczego innego nie było. To były po prostu gruzy, jak okiem sięgnąć. Natomiast te skutki dalekosiężne, one są niewidoczne dla ludzkiego rozumu. Przynajmniej dla większości ludzkich rozumów. No ale jeżeli Stanisław Lem mówi, że to z Galicji. Stanisław Lem z Galicji, nie żaden warszawiak, on to nawet podkreśla i on mówi, że jego zdaniem nie poszło na marne. Na tym kończy enigmatyczna wypowiedź, ale no coś to po pierwsze w duszach Polaków znaczyło, to znaczy jakiś trwały rys odcisnęło, a po drugie myślę u ruskich i Niemców. To znaczy, jak nas widzą, tak nas piszą, no to tak nas zobaczyli, prawda, że no, mieli Kościuszkę najpierw, później mieli powstanie listopadowe, potem mieli powstanie styczniowe, później mieli powstanie warszawskie, no to już takie Polaczki są. Wariatów nie tylko. Znaczy, ja bym się jeszcze bardziej raz nie lubił, natomiast chciałem pójść dalej w bardziej może w abstrakcyjną stronę. Weźmy Termopilę. Czy to byłaby bitwa wygrana, czy przegrana? Więcej czasu minęło, więc mamy jakby łatwiej szersz... powiedzieć, bo znamy konsekwencje, więc wiemy. Gdyby konsekwencje były inne, to ocena tej bitwy pod Termopilami też się zmienia. To nie na nasz rozum. Ja chciałem tutaj podpisać się pod tym, co powiedział pan profesor Okołowski. To znaczy, krótko mówiąc, z pozornie czy z niepragmatycznych decyzji czy działań
mogą wynikać pragmatyczne rezultaty, te długofalowe. Więc nawet jeżeli byśmy orzekli, że decyzja o wybuchu powstania była niepragmatyczna, tak patrząc nad kategoriami, które pan Konrad Berkowicz tu zamarkował, powiedzmy te ekonomiczne, nazwijmy to, no ale dalekosiężne rezultaty mogły być jak najbardziej pragmatyczne. Znaczy to, jak nas postrzegają i to, że być może właśnie, tego oczywiście nie wiemy, ale możemy spekulować, że to nie wejście Rosjan w roku 81 właśnie na przykład z tego wynikało, że no nie będzie tutaj tak łatwo. I to już jest bardzo pragmatyczne. No tak, ale tutaj bym znowu bronił profesora Wolniewicza, skoro być go nie może między nami dzisiaj, no to przecież jest oczywiste, że do niego tego typu racje docierały. Jemu tylko chodziło o to, żeby te efekty, te skutki odciśnięte na duszach Polaków nie były aby negatywne. Nie były takie, jak to Adam Mickiewicz napisał, z synowcem na koncie wsiędzie i jakoś to będzie. Prawda? No przecież taki rys też jest rysem naszej nacji. Jakieś lekko duchostwo, jakaś zapalczywość. Ale tu w etnografię wchodzimy z filozofii. No tak, ale no Wolniewicz się bał tego, tak ja go rozumiem, że powstanie warszawskie może być tym wzorcem negatywnym. No, rozumianym w ten sposób, że wymuszać jakoś na Polakach bezsensowne zrywy. No, no nie stać nas na bezsensowne zrywy, zdepczą nas 5 minut. Prawda? Jeszcze taka drobna uwaga do tego, co tu zostało powiedziane, że no właśnie nie wiemy. I pytanie, czy jak wiemy o jakichś negatywnych, tragicznych konsekwencjach jakiejś decyzji, to możemy ją tłumaczyć czymś, czego nie wiem. Bo nie wiemy, czy w takim razie nie wiemy, czy są tak naprawdę jakieś kontrargumenty realne. Póki nie wiemy, to pytanie, czy możemy rzeczywiście na serio usprawiedliwiać takie decyzje. Tak? Być może będziemy mogli właśnie w odległość od wspomnianej wcześniej bitwy zrewidować swoją ocenę, ale tak na ślepo sobie mówić, że być może to była dobra decyzja, bo czegoś nie wiemy, czy to jest... Nie, ale można, proszę Państwa, znowu wracam do myśli, która tak naprawdę dzisiaj chyba mi zaświtała w głowie, kiedy jechałem na nasze seminarium. No, można cokolwiek myśleć, relatywnie porównując tę sytuację z nieco inną. Jeżeli sobie wyobrazimy sytuację taką, że Stany Zjednoczone dysponują 1 sierpnia 1944 roku bronią atomową, to wtedy byłby absolutny absurd uruchamiania powstania warszawskiego. To jest inna sytuacja, dużo dla nas korzystniejsza. Bo Józef Stalin może nie podjąłby takich decyzji, jakie podjął, no, będąc szachowany bombą atomową, prawda? Natomiast no, w tej sytuacji, która była, no, mógł robić co chciał. No. I Teheran jest tego świadectwem, i Jałta jest tego świadectwem, że to, co dyktował Stalin, było realizowane. No. To jest trochę wszystko problem, czy orzech w dziadku do orzechu ma prawo się opierać. Tu oczywiście też jest no, spekulacja, jak wyglądałaby Warszawa i to powstanie, które w jakimś pewnie wymiarze by wybuchło, tak czy inaczej, niezależnie od decyzji, o czym też pan profesor mówił. No właśnie, w tym świecie równoległym, znaczy jakby to wyglądało, gdyby decyzja była powstrzymująca. Bo ten żywioł antropologiczny młodych Polaków, warszawian, no, był jednoznaczny. To znaczy, my jesteśmy tu tłamszeni i chcemy dać odpór, zemścić się, odpłacić, jakkolwiek to nazywać. Więc oczywiście jakby ta sytuacja wyglądała i z pewnością straty byłyby zdecydowanie mniejsze, ale w jakim zakresie na przykład to powstanie by tak czy inaczej wybuchło? To znaczy byliby tak, jak byli później, żołnierze wyklęci, no to jeszcze w czasie trwania II wojny światowej byli żołnierze wyklęci, prawda? Ci, którzy nie podporządkowali się rozkazowi kwatery głównej. Tak by było. Powstanie wybuchło godzinę wcześniej, prawda, niż miało. No.
To już było tak nabrzmiałe, że musiało wybuchnąć. Rozkaz tylko podsumowywał sytuację. No ja myślę sobie, zmierzając jakoś do podsumowania tej naszej dyskusji, dzisiejszego spotkania, no że ponieważ jesteśmy rozumami, żeby nie powiedzieć rozumkami skończonymi, to oczywiście do żadnych konkluzji nas te rozważania nie doprowadzą, ale no, pożytek jest z tego, jak sądzę, taki, że no, w ogniu takiej dyskusji powstanie warszawskie jawi się jako coś pełniejszego, jeszcze bardziej skomplikowanego, jeszcze trudniejszego, ja sądzę, ale nie płaskiego. To nie była jakaś tam zwykła bitwa, prawda, czy zwykłe wydarzenie historyczne, tylko raczej niezwykłe. Jeżeli jeszcze mógłbym jedno dodać, bo wydaje mi się, że to trochę była taka sytuacja, że zgniotły nas dwa najokrutniejsze totalitaryzmy XX wieku. I to była kwestia, czy my w obliczu tego wyrzekamy się polskości, czyli tego, co się wiąże z naszą naturą narodową, wolności, która... Istnienia wręcz. Tak, no istnienia, ale też tego poczucia wolności, niezależności, które jest nam jakoś bardzo właściwe, czy kładziemy uszy po sobie i idziemy na przeczekanie. I teraz, wracając jeszcze do profesora Wolniewicza, wydaje mi się, że na czym tu może polegać różnica? Pamiętam, jak profesor Wolniewicz komentował sprawę kardynała Franciszka Tomaszka, który był prześladowany w Czechach przez komunistów i uciekł do ambasady amerykańskiej, gdzie spędził 25 lat bodajże, mniej więcej ćwierć wieku w odosobnieniu, ale przeżył. I Jan Paweł II przyjął Tomaszka, jak już nastąpiło to odrzucenie komunizmu, przyjął go niezwykle chłodno. I profesor Wolniewicz mówił, że Jan Paweł II miał tutaj rację, dlatego że jeżeli ktoś jest purpuratem, przyjmuje purpurę, czyli na pytanie, czy wyrzekam się Chrystusa, czy do lwów, ma odpowiedzieć, że do lwów. Natomiast tu była podobna sytuacja, ale skala była zupełnie inna. Czy czym innym jest podjęcie takiej decyzji w wymiarze jednostkowym, a czym innym jest podjęcie takiej decyzji w wymiarze zbiorowym? I rozumiem, że taką troskę, która wynika z tego, że to ma jednak inne konsekwencje. Jeżeli sam o sobie decyduję, to do lwów, ale jeżeli mam powiedzieć, że wszyscy do lwów, to może jednak nie. Nikogo nie zmuszał. Tak, oczywiście. Oczywiście. I chciałbym spojrzeć jeszcze z perspektywy... No ale można powiedzieć, że moim obowiązkiem było ostudzić emocje. Ktoś musiał ocenić, tak. Jakie są szanse. Natomiast no, to nie jest kwestia szans. To nie jest kwestia szans, jeżeli ja mówię, że się nie wyrzekam. Jak trzeba, to do lwów. To nie jest kwestia szans. Ci, którzy brali udział w swojej masie, tak to postrzegali, że wiedzą, że idą poświęcić swoje życie, czy jednak, że jest to szansa? Ale dobrze, ale jeszcze w tej sprawie tych szans, bo historia daje bardzo wiele przykładów takich, gdzie szanse liczone w takim czysto militarno-ekonomicznym sensie są na niekorzyść której strony, i to zdecydowanie, a mimo tego okazuje się, że ta strona wygrywa. W związku z tym my post factum możemy oczywiście powiedzieć, to było bez sensu, jeżeli przyjrzymy się jakiemuś rachunkowi w miarę prostemu, ale to jest post factum. Natomiast przed faktem tego nie wiemy, a ponieważ historia dostarcza przykładów takich, gdzie słabsi wygrywali właśnie dlatego, że mieli piekielny zapał do pokonania tych silniejszych, no to nie było przesądzone. To znaczy z tamtego punktu widzenia można było twierdzić i myślę, że nie było to szaleńcza jakaś wizja, że to powstanie być może ma nieduże szanse, ale pewne szanse ma na to, żeby wygrać, bo tu jest taka determinacja. Spójrzmy z perspektywy tych, co zginęli. Czy oni są zadowoleni, że walczyli? No mogli nie walczyć, prawda? Znaczy ja tu użyłem takiego słowa samobójstwo, mówiąc, że ten rozkaz nie był
rozkazem w sensie normalnym, tylko był sygnałem do zbiorowego samobójstwa. No, wyróżnia się w socjologii i w filozofii i w ogóle się wyróżnia taką oddzielną kategorię samobójstwa heroicznego. Ono tak naprawdę nie jest samobójstwem. No, mnich buddyjski, który dokonuje samospalenia, to przecież u niego sens życia się nie wyzerował. To nie jest tak. Normalny samobójca woli nie żyć, dlatego że jego życie pozbawione jest sensu. Przynajmniej on tak to odczuwa. Natomiast u tych Gajcych i Baczyńskich ich życie nie było pozbawione sensu. Wręcz przeciwnie. Ono miało potężny sens i w imię tego sensu oni wyzbyli się życia w imię czegoś wyższego, prawda? No tak, tak to należy rozumieć. No i tu pan docent użył pięknego określenia, wyzerował. Czy sens życia z tych, co zginęli w powstaniu, się wyzerował nie, przez to, że myślę, zginęli? Że nie. Tak nie można powiedzieć. Poza tym, znaczy ludności cywilnej bez wątpienia tak, częściowo. No przecież zginęli ludzie, których nikt o nic nie pytał, prawda? Spadały bomby, padały domy, no, mamy jakieś filmy o powstaniu warszawskim, wszystkie w zasadzie te filmy, jakikolwiek by tutaj nie przypomnieć, to jest pokazana jatka, to jest jakieś piekło, prawda? Ale nie skandal, nie ma zarejestrowanego. To nic nie znaczy, bo się rejestruje, co się chce. Ale... Ci, co podjęli walkę, oczywiście mieli poczucie głębokie, myślę, sensu. Natomiast część ludności cywilnej pewnie by wolała przeżyć. No tutaj też nie mam wątpliwości. No. To jest pewne. By walce Bazaru Różyckiego rozmaici woleliby uprawiać, prawda, swoją działalność gospodarczą, niż ginąć. Ci chciarze też. Za ojczyznę. Bardzo proszę, czy któryś z panów jeszcze? Ja tylko jeszcze dodam, może to też akurat profesor Gawin o tym pisał, że w dyskusji o powstaniu, czy w ogóle w powstaniu się ogniskuje takie sedno polskiego losu. I ta dyskusja, która ma taki dialektyczny charakter, jest nierozstrzygalna i nie ma w tym nic złego. Po prostu no, tak to ona coś mówi właśnie głębokiego, myślę, o Polakach i o tych wymiarach patriotyzmu, które w nas są i oczywiście tu jest kwestia ważenia tego, żeby odpowiednio moderować być może te dwa żywioły patriotyczne, co też o czym Pan mówił, to znaczy, żeby przywódcy polityczni byli tymi, którzy właściwie tę sprawę moderują i żebyśmy jednak się skupiali bardziej na pragmatyce, a nie na no, często takiej może trąbtadrackim podejściu do patriotyzmu, ale no, myślę, że to coś głębokiego bardzo mówi o polskiej naturze, czy takiej tożsamości narodowej, właśnie ta dyskusja na ten temat, że to jest ostatecznie nierozstrzygalna, ta dialektyka jest jakoś w nas zbudowana. Ale jeszcze mi jeden argument przyszedł właśnie do głowy, myślę, którym mógłby się posłużyć dzisiaj profesor Wolniewicz. Otóż powiedzieć nam tak, panowie, świat się tak zmienił, że coś takiego jak Powstanie Warszawskie już w ogóle nie wchodzi w grę. I zostaje nam tylko ten patriotyzm pozytywistyczny, pracy organicznej i próba uratowania narodu w ten sposób, bo żaden inny sposób romantyczny już w ogóle w grę nie wchodzi. No tak bym mógł odpowiedzieć. I płacić podatki okupantowi. I myślę, że miałby rację. No to się pokolenie właśnie pytanie, bo ostatecznie można powiedzieć, czy... Ukraina tylko dlatego się trzyma, że ma wsparcie Stanów Zjednoczonych. No przecież my byśmy byli w jeszcze gorszej sytuacji niż Ukraina. Przecież to potężniejszy kraj od Polski. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Do zobaczenia następnym razem.